Cześć moi kochani, z tej strony zawsze Oki, a w tym roku Halloween zaczniemy bardzo delikatnie, skończymy bardzo mocno, zaczniemy od takiego średniego, krwawego slajma, który już zresztą był wcześniej na moim kanale, ale bardzo go lubię, więc go dzisiaj wykonamy. Słuchajcie, mam sztuczną krew, ja swoją kupiłam w Kiku za 5 zł, nie więcej. Te dodatki teraz są w super niskich cenach w każdym sklepie, więc szukajcie u siebie w mieście, a ja tymczasem zabieram się za wykonanie podstawowego slajma. Będę potrzebować do tego miseczkę i będę używać białego kleju. Następnie dodaję sody. Mieszam. Dodaję płyn do soczewek. Znowu mieszam. Taki slime może być świetnym dodatkiem ogólnie do naszej całej stylizacji, jeżeli gdzieś wybieracie się na imprezkę, ponieważ bardzo często może to po prostu przypominać komuś jakiś zgnieciony organ, nie wiem, mózg, serce czy cokolwiek, w zależności no jak duże to wykonacie, więc możecie udawać, że wyrwaliście komuś serce, zresztą zaraz Wam pokażę efekt. I używam teraz sztucznej krwi, aż dużo dla wyznania. Ale dla mnie dziś to będzie barwnikiem. I teraz bardzo ważny etap. Zakrywam. Zobaczcie, jak to wygląda. Wow, wygląda to okropnie na pierwszy rzut oka, jak dla mnie, nie wiem jak dla Was. Ale uważam, że jest to świetny pomysł na zabawę w Halloween. Jeżeli macie za mało krwi, to dodajemy jej jeszcze więcej. Rozsmarowuję ją całą tutaj. Krwawy ten slime jest, zobaczcie. Wygląda to ohydnie. Moim zdaniem to jest super dodatek. Tym oto akcentem zaczynamy u mnie na kanale Halloween. Będzie dużo fajnych rzeczy, więc oglądajcie moi drodzy. Taki slime jako pierwszy będzie naprawdę genialny, więc korzystajcie z tego pomysłu, a sztuczną krew znajdziecie wszędzie teraz. Więc nie bójcie się, a przy okazji zobaczcie, jaka super zabawa. Może to ściskać i się bawić i nie ma końca. Wow, że naprawdę świetny, zresztą jak zawsze z tego kleju. Bobek slime. I tutaj oczywiście ślady zbrodni. I lecimy. Dobra moi kochani, my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, cześć, pa!